raz, dwa. Szanowni Państwo, informuję, że sesje są monitorowane i zgodnie z przepisami dostęp do danych wizerunkowych osób uczestniczących w sesji Rady Gminy będą mieli użytkownicy internetu. W kwestii ochrony danych osobowych dostępna jest klauzula informacyjna dostępna u mnie. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 993, a ze zmianami otwieram 23. sesję Rady Gminy Kraszewica. Proszę o zalogowanie się do systemu i potwierdzenie obecności. Jeszcze trzy osoby. Proszę o zalogowanie. Panie Józefie, proszę o zalogowanie. Stwierdzam, iż w sesji uczestniczy 14 radnych na stan 15. To pozwala nam podejmować uchwały i opiniować wnioski. Nieobecny jest radny Marcin Cichosz. Witam serdecznie panie i panów radnych. Witam pana wójta gminy, panią skarbnik, pana sekretarza. Witam panią protokolant. Witam radnego powiatowego, pana Radosława Gadkowskiego. Witam sołtysów. Witam tych wszystkich, którzy obserwują obrady za pomocą internetu. Proszę państwa, w najbliższym czasie rodziny obchodzili lub będą obchodzić pani Sylwia Kolenda, pan Karol Golanowski. Z tej okazji w imieniu nas wszystkich, całej Rady Gminy, składam państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, uśmiechu, ludzkiej życzliwości. Mamy tu dla państwa kwiatki. Niech te kwiatki będą wyrazem naszej życzliwości. Wszystkiego najlepszego dla państwa. Wszystkiego dobrego. Podziękować. Zakupiliśmy ciasto. Pani Jolanta też kupiła do tego torta. Każdy przynajmniej dwa kawałki torta. No ja też dzisiaj upiekłem ciasto, też można się częstować. Także smacznego. Na zdrowie. Przystępujemy teraz do ustalenia porządku obrad 23. sesji Rady Gminy Kraszewice. Państwo go otrzymaliście wraz z zaproszeniem. Ja pozwolę go sobie teraz odczytać. Punkt pierwszy, otwarcie obrad sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad 23. sesji Rady Gminy.
Punkt trzeci, wybór sekretarza obrad sesji. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z obrad 22 sesji Rady Gminy. Punkt piąty, sprawozdanie wójta gminy z prac w okresie międzysesyjnym z realizacji uchwał. Punkt szósty, informacja z działalności Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. I mamy 5 projektów uchwał w punkcie siódmym. Pierwszy dotyczy zmian w budżecie gminy Kraszewice na 2020 rok. Drugi, określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kraszewice w roku szkolnym 2020-2021. Projekt trzeci, przystąpienia gminy Kraszewice do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt czwarty, przystąpienia gminy Kraszewice do stowarzyszenia gmin powiatu Wielkopolski. I ostatni projekt dotyczy przystąpienia gminy Kraszewice, utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Elementarza. Punkt 8, interpelacje i zapytania radnych. Punkt 9, odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt 10, wolne wnioski, informacje. I punkt 11, zakończenie obrad. Czy ktoś z Państwa do tego porządku obrad przedstawionego przeze mnie ma jakieś uwagi? Proszę bardzo, Panie Wójcie. Szanowni Państwo, w związku z brakiem koniecznej, wymaganej opinii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego zaopiniowania statutu w sprawie tworzenia nowej jednostki samorządowej Muzeum Oświaty, w związku z powyższym ta opinia dotycząca statutu jest konieczna, w związku z powyższym proszę o wycofanie tego z projektu dzisiejszej sesji, tego projektu uchwały. Dziękuję Panie Wójcie. Czy jeszcze ktoś ma jakieś uwagi, pytania? Nie widzę wobec tego. Proszę o głosowanie tego porządku obrad. Bez tego punktu, który Pan Wójt chce wykreślić, przypominam, jest to projekt uchwały dotyczący tworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Elementarza. Jest to punkt piąty. Czyli głosujemy za tym, żeby przyjąć ten porządek bez tego punktu. Proszę o głosowanie. Stwierdzam, że porządek obrad 23 sesji Rady Gminy Kraszewice został przez Radę Gminy jednogłośnie przyjęty. Przystępujemy teraz do jego realizacji. Punkt trzeci. Wybór sekretarza obrad sesji. Sekretarzem obrad powinien być zgodnie z listą obecności pan radny Jan Wojtaszek. Jest pan obecny. Jest pan sekretarzem do tego momentu. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu obrad z 22 sesji Rady Gminy Kraszewice. Proszę o dobranie głosu w sprawie protokołu z tej ostatniej sesji radnego Daniela Tyrgla. Szanowni Państwo, z protokołem się zapoznałem. Odzwierciedla on moim zdaniem przebieg sesji. Poza drobną literówką w punkcie 11 w wypowiedzi pana Wojtaszka, po prostu powinno być faktury, jest fry, ale pani Lidia to poprawi, dlatego wnoszę też o przyjęcie tego protokołu bez odczytania. Dziękuję sekretarzowi. Czy jeszcze jakieś uwagi Państwo mają do protokołu? Nie widzę wobec tego, proszę o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z 22 sesji Rady Gminy. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji z dnia 28 sierpnia 2020 roku został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy. Punkt piąty. Obecnie mamy sprawozdanie wójta gminy z prac w okresie międzysesyjnym z realizacji UFO. Bardzo proszę Panie Wójcie o przedstawienie sprawozdania. Szanowni Państwo, ostatni miesiąc dość intensywnych prac i przygotowań w zasadzie do kolejnych wydarzeń, ale poprzednia sesja 28 sierpnia bieżącego roku, 22 sesja, podczas tej sesji Rada Gminy Kraszewice podjęła 8 uchwał. Uchwały te zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a odpisy uchwał zostały przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Oddział Prawny i Nadzoru oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Kaliszu. A realizacja tych uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 22/149/2020 Rady Gminy Kraszewice
w sprawie zmian w budżecie gminy Kraszewice na 2020 rok jest realizowana na bieżąco. Uchwała nr 150 Rady Gminy Kraszewice w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego jest w trakcie realizacji. Uchwała nr 151 Rady Gminy Kraszewice w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostrzeszowskiemu również jest jeszcze w trakcie realizacji. Uchwała nr 152 Rady Gminy Kraszewice w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraszewicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jest zrealizowana. Uchwała nr 153 Rady Gminy Kraszewice w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kraszewice na lata 2020-2028 jest realizowana na bieżąco. Uchwała nr 154 Rady Gminy Kraszewice w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Kraszewice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych jest zrealizowana. I uchwała nr 155 Rady Gminy Kraszewice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kraszewice i Miastem i Gminą Grabów nad Prostą w sprawie powierzenia miastu i gminie Grabów nad Prostą zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy Kraszewice dowozu do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w roku szkolnym 2020-2021 jest realizowana na bieżąco. I ostatnia uchwała nr 156 Rady Gminy Kraszewice w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia tych opłat jest realizowana na bieżąco. W okresie sprawozdawczym zostały wydane trzy zarządzenia wójta. Zarządzenie nr 116/2020 z 27 sierpnia w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły podstawowej imienia kardynała Karola Wojtyły w Późnicy Grabowskiej. Zarządzenie nr 117 z 4 września w sprawie zmian w budżecie gminy Kraszewice oraz zarządzenie nr 118 z 18 września w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2021 rok. Realizacja postępowań o zamówienia publiczne w okresie sprawozdawczym nie ogłoszono ani nie rozstrzygnięto żadnego postępowania przetargowego. A realizacja zadań w zakresie inwestycji i remontów w zakresie tych zadań, gdzie nastąpiły jakieś zmiany i dokonano jakichś zleceń. Dotacja dla powiatu ostrzeszowskiego na projekt i budowę chodnika w miejscowości Renta Kraszewice jest przygotowany i zatwierdzony projekt budowlany. Oczekujemy tutaj na realizację tej inwestycji przez powiat ostrzeszowski. Z tych rozmów, które prowadziłem z biurem, z kierownikiem wydziału dotyczących zadań drogowych, pan Dąbek, jest planowane ogłoszenie przetargu na część tego chodnika. Budowa ścieżki pieszej pomiędzy ulicą Szkolną a Stadionem w Kraszewicach. Czekamy tutaj na uzyskanie dofinansowania. Został złożony wniosek. Oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru i uzyskanie dofinansowania. Przebudowa drogi gminnej Renta Jaźwiny na odcinku od Renty w kierunku Jaźwin. Inwestycja się rozpoczęła, jest w trakcie realizacji. Do środy powinna być zakończona. Trwają intensywne prace drogowe na tej drodze. Zapewnień wykonawcy do środy powinien być koniec wszystkich prac. Kolejne zadanie, przebudowa drogi gminnej Podkuźnica Podlas. Zakończyliśmy realizację tego zadania. Wciąż, oczywiście już wcześniej, ale wciąż czekamy na geodezyjny podział nieruchomości, abyśmy mogli odkupić pas gruntów pod drogą. Jest to w trakcie też realizacji wykupy. Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy. Zadanie jest w trakcie realizacji, w zasadzie już na ukończeniu. Piec został zamontowany, nastąpił rozruch zgodnie z planem. W przyszłym tygodniu, mam nadzieję, nastąpi oficjalny odbiór.
utworzenie i wyposażenie dziennego klubu Senior Plus w Głuszynie. Otrzymałem już komplet dokumentacji budowlanej. Kosztorys remontu budynku opiewana 198 012 zł 30 groszy brutto. Planujemy w przyszłym tygodniu ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy i realizację tego jeszcze w tym roku. Wykonanie nawodnienia na skwerku w Kraszewicach. W zasadzie zakończyliśmy już to zadanie. Podliczamy koszty, ale nie powinno one przekroczyć planu. To jest 22 tysięcy złotych brutto. Zagospodarowanie terenu ogrodu publicznego z elementami placu zabaw w Jeleniach. Buduje się ogród, taka inna forma placu zabaw. Ogród, miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Jest to zadanie w trakcie realizacji. Jest zamontowane ogrodzenie, wiata, elementy placu zabaw, część nasadzeń. No w zasadzie już takie wykończeniowe prace pozostały, ale myślę, że dość intensywnie tam prace trwają i niedługo już powinno też być zakończone. To tyle, jeśli chodzi o zadania inwestycyjne, które mamy w planie budżetu przygotowane, gdzie prowadziliśmy pracę. Oczywiście droga pod Jajaki i Jelenie, droga się rozpoczęła, jest w trakcie realizacji. Też firma prowadzi dość intensywnie pracę. Tutaj jeszcze trochę one potrwają, bo zakres prac jest dość szeroki. Stan realizacji remontu. Trwa remont lokalu mieszkalnego nad domem seniora w Kraszewicach. W tym okresie sprawozdawczym pracownicy Urzędu Gminy mieli dość dużo prac przygotowawczych i z oczyszczaniem poboczy dróg gminnych, także tutaj prace w niewielkim stopniu posunęły się do przodu, ale mam nadzieję te zintensyfikować teraz w tym nadchodzącym miesiącu. Zabezpieczono specjalną masą dach na domu seniora. Tam niestety wymaga gruntownego zabezpieczenia. Były przecieki już do właśnie pojawiły się w korytarzu i w tym remontowanym lokalu, w związku z czym zabezpieczyliśmy lepikiem i specjalną masą dach na tym budynku i mam nadzieję, że no, przynajmniej sezon lub dwa to wytrzyma, ale tam jest konieczność też wykonania jakichś prac zabezpieczających ten dach. Jest po prostu papa, która jest stara i rozszczelnia się. W związku z inwestycją prowadzoną na ulicy Słonecznej dokonaliśmy we własnym zakresie wymiany hydrantów w sołectwie Jelenie numer 2 oraz częściowo też na ulicy Słonecznej, aby jak będzie przebudowywany chodnik, już te hydranty były we właściwym miejscu. Płatono oczywiście na bieżąco dziury w jezdniach, wykaszano pobocza dróg, wykaszano place tutaj w centrum Kraszewic. Pozostałe informacje, jeśli chodzi o nabory. W Urzędzie Gminy w okresie sprawozdawczym nie prowadzono żadnych naborów. W szkołach i przedszkolu rozstrzygnięto prowadzone w miesiącu sierpniu nabory, gdzie zatrudniono nowe osoby w związku ze złożeniem aplikacji. Z dniem 1 września funkcję dyrektora szkoły podstawowej imienia kardynała Karola Wojtyły w Kuźnicy Grabowskiej objęła pani Ewa Trzeciak. Aktualnie jest prowadzony nabór w publicznym przedszkolu Marii Odkrywcy w Kraszewicach na nauczyciela. Kontrole. Trwa w Urzędzie Gminy w Kraszewicach kontrola kompleksowa za 2019 rok Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ta kontrola jeszcze potrwa. Liczymy, że z końca października może się zakończyć. Została także przeprowadzona kolejna kontrola przez Państwową Straż Pożarną w Ostrzeszowie stanu hydrantów. Niestety jeszcze z protokołem się nie zapoznałem. Tą informację Państwu przekażę na kolejnej sesji. Wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych. Złożono kolejny wniosek do Rządowego Programu Funduszy Inwestycji Lokalnych w ramach takiej drugiej transzy, drugiego naboru. Wniosek złożono na modernizację sieci wodociągowej. W szczególności planujemy wymianę wszystkich rur azbestowych na nowe.
na terenie całej gminy. W związku z powyższym cały wniosek opiewa na kwotę 4 miliony złotych, czego wnioskujemy o dofinansowanie 3 milionów złotych, 75%. Pierwsza transza środków z programu Funduszy Inwestycji Lokalnej w wysokości 500 tysięcy złotych jest już na naszym koncie, ale przeznaczamy ją na inwestycje, które planujemy realizować w przyszłym roku. Zrealizowaliśmy przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice projekt pod tytułem Świadome Społeczeństwo – Szkolenie z Jakości Powietrza. Zostało przeprowadzone dla mieszkańców gminy bezpłatne szkolenie na temat jakości powietrza. Ponadto udało się pozyskać 2 dodatkowe czujniki mierzące właśnie tą jakość naszego powietrza, którym oddychamy. Te czujniki zostały zamontowane w Kuźnicy Grabowskiej na budynku szkoły podstawowej oraz w Głuszynie, również na budynku po byłej już szkole podstawowej. Dane z tych pomiarów są już dostępne na stronie internetowej firmy syngeos.pl, ale także będą dostępne na naszej stronie internetowej. Ponadto oczywiście już od bodajże 2 lat funkcjonuje i działa non-stop czujnik mierzący jakość powietrza w Kraszewicach. W trakcie realizacji jest kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice. Jest to projekt pod tytułem Wszystko dla seniora. Wyłoniliśmy już w trakcie rekrutacji grupę aktywnych seniorów. Teraz przygotowujemy się do przeprowadzenia dla nich szkoleń. Następnym projektem, gdzie już jest pozyskane dofinansowanie, jest realizowane również przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice, jest projekt budowanie kapitału społecznego przez organizację festiwalu Na Końcu Świata. Jest to w trakcie przygotowań, w trakcie realizacji. Oczywiście wydarzenie, impreza ma się odbyć w najbliższą niedzielę. Przeciwdziałanie epidemii koronawirusa. Wciąż aktywnie zabezpieczamy mieszkańców, zabezpieczamy pracowników urzędu, szkoły przed zakażeniem, przed wystąpieniem na naszym terenie choroby. W tej chwili bodajże mamy tylko 14 osób z zakażeniem. Zmiana polityki informacyjnej prowadzonej przez Sanepid, to jest brak przekazywania informacji do gmin, uniemożliwia mi też przekazywanie Państwu informacji o ilości osób w tej chwili zakażonych. Tą wiedzę ma Sanepid, ale teraz ze względu na to, że osoby z objawami i potencjalnie chore nie są leczone przez jednoimienne szpitale, tylko przez POZ-y, czyli Państwową Służbę Zdrowia, czyli przez lekarzy rodzinnych. W związku z czym my nie otrzymujemy, przestaliśmy otrzymywać informacji o ilości zakażonych osób na terenie poszczególnych gmin. W związku z powyższym nie wiem, ile jest tych osób. Ja nie mam takiej informacji nawet co do ilości osób zakażonych na poszczególnych gminach. W związku z czym nie mogę Państwu udzielić informacji. Wiem tylko o ilości osób w kwarantannie, bo to wciąż przez Sanepid przechodzi i informuje. Ilość jest, spada, niewielka jest. Pozostałe informacje. Prowadzony jest powszechny spis rolny. Rachmistrzami na terenie naszej gminy są 2 osoby, pan Krzysztof Gabryś oraz pani Daria Helińska. Jednak zachęcam wszystkich rolników do dokonania tak zwanego samospisu, czyli przez internet. Chcę Państwa radnych i wszystkich Państwa też poinformować, że otrzymaliśmy decyzję Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie naszego odwołania od wymierzonej nam kary dotyczącej oczyszczalni ścieków. Decyzją Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, decyzja o wymierzeniu nam kary w wysokości prawie 500 000 zł została uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia. Sądzę, że do końca nie unikniemy tego. To nie znaczy, że nie będziemy mieć tej kary wymierzonej. Po prostu wojewódzki inspektor ochrony środowiska musi rozpatrzyć sprawę od samego początku. Pozwala nam to
złożyć od początku swoje uwagi na początku postępowania i wydłuża wszystko, całe postępowanie w czasie. Czyli decyzja o ewentualnej karze musi być wymierzona jeszcze raz, gdzie mamy możliwość też ustosunkowania się, a jeżeli nawet za panią raz niekorzystna decyzja o karze, to z pewnością zapewniam państwa, że też się odwołamy kolejny raz. W sprawie postępowania sądowego dotyczącego drogi Kuźnica-Grabowska-Łękawki. Decyzją sądu został powołany biegły. Biegły przeprowadził badania tej drogi. Z badań wynika, że droga co prawda została wykonana na krótszym rzeczywiście odcinku niż zakładał projekt, ale projekt do końca nie określał, dokąd ta droga ma być wykonana. I ponadto biegły stwierdził, że szerokość drogi też jest niewłaściwa i rzadko gdzie ma szerokość 4 metry. Ta droga wykonana na Łękawkach ma 3,90, 3,80, a czasami jeszcze mniej. W związku z czym powierzchnia wykonanej drogi jest jeszcze mniejsza niż tą, którą my wnieśliśmy do sądu. My zrobiłem zastrzeżenia do opinii biegłego. Moim zdaniem projekt jednoznacznie określał i nakładał na wykonawcę wykonania drogi na odcinku o długości wskazanej dokładnie jest w projekcie. Czekamy za decyzją teraz sądu w ustalenie terminu rozprawy i jaka będzie decyzja sądu. Została wydana decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na poszukiwania zabytków, pozostałości. Poszukiwania mają być prowadzone w Kuźnicy Grabowskiej. Dotyczą dworku, oksnerów, ale też okolicznych nieruchomości. Te poszukiwania rozpoczynają się już wkrótce. Przepraszam, a termin ważności decyzji jest dwuletni. Czyli dotyczy to stowarzyszenia z Wrocławia, Stowarzyszenia Poszukiwaczy z Wrocławia, którzy na naszym terenie tutaj chcą takie poszukiwania georadarem, wykrywaczem metali dokonać. Teraz jest taki sezon dość właściwy, ponieważ prace polowe się zakończyły i można też wejść na grunty rolne i georadarem czy wykrywaczem metali je przebadać. I szanowni państwo, na zakończenie udział spotkania 29 sierpnia odbył się rajd rowerowy przeprowadzony przez Stowarzyszenie Kalisja Bike na rajd na końcu świata w ramach akcji 4 pory roku na końcu świata, w którym też uczestniczyłem i gościłem rowerzystów. Również 29 sierpnia uczestniczyłem wraz z panem przewodniczącym, z panem sekretarzem w pożegnaniu pani dyrektor Mariany Powąski z funkcji odchodzącej, z funkcji dyrektora szkoły podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej. 1 września w szkole podstawowej w Kraszewicach uczestniczyłem w otwarciu nowego roku szkolnego, ale też we wręczeniu stypendiów naukowych za uczniom za osiągnięte wyniki. Natomiast w moim imieniu pan sekretarz uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego i wręczeniu stypendium w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej. 2 września uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu wspólników Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim. Oprócz zatwierdzenia bilansów, sprawozdania finansowego, pan prezes złożył rezygnację ze swojej funkcji. Rezygnacja została przyjęta przez wszystkich wspólników. Został powołany nowy prezes, a została nią pani, znaczy nim prezesem, pani Marzena Wodzińska, była wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Również 2 września w godzinach już wieczornych uczestniczyłem w spotkaniu roboczym organizacyjnym w sołectwie Głuszyna dotyczącym organizacji wydarzenia Smaki Jesieni na końcu świata. 4 września spotkałem się z kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
panem kierownikiem Jakub Kaczmarek. Jeszcze nie wiedziałem, że decyzja będzie uchylona. Tutaj trochę zachowawczo się zachowałem. Pojechałem porozmawiać o ewentualnych dalszych naszych działaniach, poinformować, uzgodnić z kierownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu. No tak się stało, że w okresie późniejszym przyszło uchylenie tej decyzji i decyzji nałożonej na nas przez pana kierownika Kaczmarka. W związku z czym postępowanie cofa się do ponownego rozpoczęcia, idzie od początku, całą drogę musi przejść. 9 września brałem udział niestety w pogrzebie. Mąż pani wójt z Doruchowa był chowany, reprezentowałem naszą gminę i społeczność. 11 września w Szkole Podstawowej w Kraszewicach uczestniczyłem wraz z panem sekretarzem w narodowym czytaniu. Czytana była Balladyna Juliusza Słowackiego. 14 września spotkanie z kołem gospodyń wiejskich, też sprawy organizacyjne dotyczące smaków jesieni. Również 14 września szkolenie TIK, szkolenie dla seniorów komputerowe. 15 września brałem udział w walnym zgromadzeniu stowarzyszenia WOKIS, gdzie zaopiniowano też bilans, sprawozdanie finansowe i udzielono absolutorium dla władz. 16 września Komisja Rolnictwa, gdzie tutaj dzięki uprzejmości pani przewodniczącej dokonaliśmy objazdu dróg. 17 września szkolenie o jakości powietrza prowadzone w naszym urzędzie, bezpłatne szkolenie, o którym już mówiłem, dla mieszkańców. 18 września spotkałem się z panem burmistrzem Patrykiem Jędrowiakiem. Temat dotyczy nowego projektu, w którym wchodzimy w partnerstwie z gminą Ostrzeszów, gminą Czajków, gminą Grabów nad Prostą i gminą Doruchów. Te pięć gmin wspólnie chcemy złożyć wniosek do Ministerstwa Rozwoju na opracowanie dokumentów planistycznych. Założenie jest takie, że ten dokument przygotowujący nas, liczymy, że będzie miał znaczenie przy naborach na środki inwestycyjne w kolejnym rozdaniu środków unijnych. No, jest taka możliwość, liderem jest oczywiście miasto Ostrzeszów, my jesteśmy partnerem z naszej strony. Poza pracami organizacyjnymi za bardzo nakładów nie trzeba będzie, po prostu chcemy im pomóc, a liczymy na to, że ten dokument również nam będzie też pomocny przy naborach w kolejnym okresie środków unijnych. 21 września uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty, 22 września częściowo w posiedzeniu Komisji Budżetu, ponieważ też w tym dniu gościliśmy na naszym terenie pana marszałka Krzysztofa Grabowskiego, z którym też dziękuję państwu za udział, z którym też dokonaliśmy objazdu i przeglądu inwestycji realizowanych z dofinansowaniem ze środków pozyskanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Byliśmy między innymi właśnie w tym miejscu tutaj, gdzie ta sala plus zaplecze, toalety, schody wejściowe i przede wszystkim fotowoltaika, która jest tutaj na dachu, została też zrobiona ze środków pozyskanych z programu unijnego PROW, ale za pośrednictwem, było to dzielone za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego. Objechaliśmy trochę dróg, placów zabaw, tak jak państwa w mailu informowałem, i też dokonaliśmy uroczystego otwarcia i przekazania do użytkowania placów zabaw dla osób niepełnosprawnych w Jelenie. Wczoraj, 24 września, uczestniczyłem wraz z panią skarbnik, panem sekretarzem w szkoleniu w zakresie z firmy e-instytucja, w zakresie elektronicznego obiegu dokumentów w naszym urzędzie i nowego portalu dla mieszkańców, za pośrednictwem którego będzie można w sposób całkowicie elektroniczny składać do nas, do urzędu, wnioski. Praktycznie wszystkie wnioski dotyczące budowy, dotyczące spraw ewidencji ludności, dotyczące, nie wiem, podatku akcyzowego, jakichkolwiek spraw, chcemy, aby była możliwość składania w formie elektronicznej, bez przychodzenia do naszego urzędu. I żeby to miało moc i wagę, oczywiście będzie
warunkiem koniecznym, aby mieszkaniec miał podpis elektroniczny. Ale zdajemy sobie sprawę, że już teraz też tak można, szanowni państwo, bo funkcjonuje platforma ePUAP, ale ta platforma w mojej ocenie jest trochę trudna i rzadko mieszkańcy z tej platformy korzystają. I chcemy ułatwić i jesteśmy zainteresowani specjalnym, przejrzystym, czytelnym, łatwym w użytkowaniu portalem internetowym, gdzie już po zalogowaniu się mieszkaniec już wyborze danego druku dokumentu częściowo już będzie miał go nawet wypełniony poprzez swoje dane i część to, co będzie zainteresowany, po prostu wpisze, uzupełni, prześle do naszego urzędu i w tym dniu, w którym on to wypełni, już będzie miał on potwierdzenie odbioru, a ten dokument już od razu będzie u nas w urzędzie zarejestrowany. Firma e-instytucja, zastanawiamy się, dlatego że złożono nam propozycję opracowania dla nas wniosku o pozyskanie środków unijnych właśnie na zakup ich usług i usług i obiegu dokumentów, tej strony internetowej, platformy i obiegu dokumentów. Sam wniosek jest dość duży. My go rozważamy, czy skorzystamy z tego, czy nie. To by było dla nas o tyle fajne, bo wniosek by pokrywał wszystkie koszty przez 5 lat. Nasz urząd by żadnych kosztów nie ponosił, a dofinansowanie jest 85%, ale mimo wszystko są to tak duże koszty wdrożenia tego, że rozważamy. Te 15% wciąż dla nas jest dużo, niestety, rozważamy jeszcze. No i też po szkoleniu, odbytym szkoleniu miałem spotkanie z przedstawicielem tej firmy, który właśnie nam przedstawił tą propozycję, którą państwu teraz przedstawiam. Natomiast w moim imieniu wczoraj też pan sekretarz dla pracowników urzędu, mieliśmy szkolenie z archiwistą, szkolenie takie już robocze dotyczące naszego zakładowego archiwum. I zaproszenia 25-27, czyli w ten weekend, drugi ogólnopolski turniej koszykówki w hali sportowej w Kraszewicach, 26 września, czyli sobota, konferencja prasowa o godzinie 10 związana z rozpoczęciem poszukiwań w Kuźnicy Grabowskiej i 27 września, czyli niedziela, smaki jesieni na końcu świata, początek godzina 14. Zapraszam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie sprawozdania. Czy państwo radni mają jakieś pytania do pana wójta? Bardzo proszę. Nie wiem, to tak przerwa. Ja krótko. Mówił pan, że uchwała odnośnie kredytu długoterminowego jest w realizacji. Opinia nie już jest? Czy jeszcze nie ma? Nie ma jeszcze. O, to dobrze. Czy pan by nie dobrze? Wykup gruntów pod drogę, to też chodzi o tą o ulicę Lesią? Łyska. No i te instytucja. 15%, mówi pan, że dużo. Ile? Opinii RIO jeszcze nie mamy w sprawie kredytu. Jak państwo wiecie, moje nastawienie jest takie, że my z tego kredytu skorzystamy według potrzeb. Już państwo informuję, że z dużym prawdopodobieństwem my z tego kredytu musimy skorzystać, dlatego że droga się robi, buduje, ulica Słoneczna i my te środki po prostu będziemy potrzebować, ale dopiero wtedy zaciągniemy kredyt. Regionalna Izba jeszcze nam opinii nie udzieliła. Jak udzieli kredytu, zrobimy przetarg na wyłonienie banku, który nam sfinansuje i udzieli kredytu. Wykup gruntów, tak, ulica Młyńska, to się jeszcze dzieje. Jeszcze nie ma oficjalnego podziału. Był geodeta, wytyczył to, ale to musi być przez sąd. W księgach wieczystych tam podział zrobiony, dopiero możemy wpisane w księgę wieczystą, numer działki, dopiero możemy iść do notariusza. I 15%. Cały projekt to jest, szacujemy, 500 000 zł. Całość. I te 15% to jest minimum 75 000. I to jest wciąż dla nas bardzo duża kwota. Chociaż 5 lat będziemy mieć wszystko za darmo, będzie funkcjonowało, ale no takie są koszty tego.
i dlatego to rozważamy, czy nie taniej będzie na przykład tylko z tego portalu internetowego skorzystać na początek, a na przykład z obiegiem dokumentów się zastanowić. W ramach tego projektu też mamy wyposażenie w sprzęt. To jest zakup usług, opieka przez 5 lat i doposażenie naszego urzędu też w skanery, w czytniki linii, kodów kreskowych, bo tak to będzie funkcjonowało. No, przyszły tydzień podejmiemy decyzję. Dziękuję. Proszę, pan radny Karol Golanowski. Pierwsze pytanie do tego dofinansowania do wymiany rurach kreskowych. Czy do tego zadania jest wykonany już projekt? Pytam dlatego, że z tego co się orientuję, z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego też mam wymiany jakieś rury. Złożony przez nas wniosek nie wymaga projektu, w związku z czym on nie jest wymagany. Z żadnych kosztów nie ponieśliśmy na opracowanie projektu. Ten wniosek na tą drugą transzę taki jest po prostu bardzo prosty. Nie trzeba żadnych dokumentów pod ten wniosek i my na podstawie tylko i wyłącznie naszych szacunków szacujemy w tej chwili kwotę tego zadania na około 4 miliony. Za tyle napisaliśmy wniosek i wnioskujemy o 75%. Być może się uda, no, trzeba być optymistą. Ale wnioskujemy we wniosku zostały opisane zadania bez ulicy Wieluńskiej. We wniosku, o którym mówił radny Golanowski w Urzędzie Marszałkowskim, jest modernizacja oczyszczalni ścieków, jest modernizacja stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Grabowskiej i wymiana rur tu na podkuźnicy Kraszewice, a Kuźnica Grabowska. Tutaj są rury azbestowe i my te wnioski, i my to zadanie złożyliśmy we wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast w tym nowym wniosku za 4 miliony wszystkie pozostałe rury. To jest na przykład, o ile pamiętam, ulica Kwiatowa, Kaliska i Renta. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę, Panie Janie. Jakie dofinansowanie, jeżeli było? 66%. Jeżeli się załapiemy. Tutaj liczymy, ci Państwo, którzy byli na spotkaniu z Panem Marszałkiem Grabowskim, słyszeli, że jesteśmy na liście rezerwowej 60, nie pamiętam. Któreś tam, 60, któreś miejsce. W tej chwili z listy rezerwowej Pan Marszałek, nawet ja tego nie wiedziałem, ale to przekazałem informację, że 55 gdzieś miejsce już jest zdofinansowane. Czyli ta kreska się przesuwa i też trzeba być dobrej myśli i mam nadzieję, że jeśli nawet nie w tym roku, to nastawienie Urzędu Marszałkowskiego jest takie, żeby wszystkie oszczędności były przesuwane właśnie w ten nabór i mam nadzieję, że my się też uzyskamy dofinansowanie i w mojej ocenie jest realna szansa uzyskania tego dofinansowania. Czyli tutaj mam no, taką dużą pewność, tak? Duże prawdopodobieństwo. Natomiast w tym nowym wniosku, który złożyliśmy, w ogóle nie mam pewności. Niestety nie ma żadnych kryteriów oceny tych wniosków. Mam dużo wątpliwości co do właśnie procedowania tego, ale no, my taką potrzebę mamy po prostu na naszym terenie wymiany tych rur azbestowych, pozbycia się tego bez porządnego dofinansowania. To takie są, tego rzędu są koszty. Bez porządnego dofinansowania my tego nie zrobimy. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Proszę, pan radny Jan Wójtaszek. Panie Wójcie, na stronie internetowej info w Szeszu po wizycie tutaj pana marszałka, jak było odnośnie remontu strażnicy, jest informacja, że remont kosztował ponad 430 tysięcy. Pan na Facebooku informuje mieszkańców, że remont kosztował prawie 400 tysięcy. Skąd ta różnica? Ja tylko mogę się domyślać, że mówi pan o remoncie sali OSP, bo tego pan nie powiedział. Tylko mogę się domyślać, panie radny, że o to chodzi. Myślę, że pytanie adresowane do Ostrzeszów Info, skąd jest taka informacja. Mogło gdzieś nastąpić jakieś przejęzyczenie. Działo się bardzo dużo rzeczy, były one w toku, być może jest jakaś inna informacja gdzieś przekazana.
Ta inwestycja tutaj niecałe 400 tysięcy, 396 chyba 6 tysięcy złotych. Jest na stronie internetowej też przecież ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu w tej sprawie. Nie przypominam sobie, żeby tu były jakieś prace gdzieś dodatkowe wykonane. Niecałe 400 tysięcy tutaj kosztowało. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania do pana wójta? Nie widzę, bez tego przechodzimy do kolejnego punktu. Informacje z działalności Rady Gminy w okresie sesji. Tak, wspomniał pan wójt w dniu 29 sierpnia w Szkole Podstawowej w Kuźnicy Grabowskiej. Brałem udział w uroczystości pożegnania pani dyrektor Mariany Powązki wraz właśnie z panem wójtem, panem sekretarzem i panią kierownik świetlicy środowiskowej. Podziękowaliśmy pani Mariannie za wiele lat owocnej pracy na stanowisku dyrektora szkoły. 13 września wraz z panią wiceprzewodniczącą Rady Gminy Stanisławem Zdych, z panem wójtem, brałem udział w trzecim ogólnopolskim święcie pod nazwą Wdzięczni Polskiej Wsi pod patronatem pana premiera Mateusza Morawieckiego w Pulpu pod Pralinem. W czasie tego święta planów mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystej mszy świętej, spotkać się z przedstawicielami najwyższych władz państwowych i samorządowych oraz spróbować wyrobów kuchni regionalnej. Tu naszą gminę godnie reprezentowało koło gospodyń wiejskich z ulicy Słonecznej, za co chciałbym panią serdecznie podziękować. 22 września brałem udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, na której był również obecny marszałek województwa wielkopolskiego, pan Krzysztof Grabowski. Po posiedzeniu komisji pan marszałek odpowiadał na pytania dotyczące inwestycji wspomaganych finansowo ze środków Urzędu Marszałkowskiego na terenie naszej gminy, a następnie odwiedził między innymi tutaj to miejsce, salę SP w Kraszewicach, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie tej salki, pomieszczeń, kuchni, toalet. Odbył się też objazd po nowo wybudowanych drogach, placach zabaw. Na koniec w miejscowości Jelenie w obecności pana marszałka otworzono uroczyście plac zabaw dla niepełnosprawnych. Dziękuję tutaj z tego miejsca wszystkim radnym, którzy wzięli udział w posiedzeniu komisji i w objeździe wyżej wymienionych miejsc. Odbyły się też posiedzenia Komisji Rolnictwa i Komisji Oświatowej, Komisji Budżetowej. Tak, 16 września obradowała Komisja Rolnictwa, 21 września spotkała się Komisja Oświaty i 22 września odbyła się Komisja Budżetu. Bardzo proszę przewodniczących komisji o krótką informację na temat tych spotkań. Może jako pierwsza pani przewodnicząca Komisji Rolnictwa, pani Jolanta Łuszczyk, bardzo proszę. Czy mikrofon podać? Nie. Coś przerywają. Nie, dziękuję. 16 września odbyła się Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług. Przedmiotem naszej komisji był objazd dróg, było zaopiniowanie dróg do realizacji w 2021 roku, zaopiniowanie usytuowania lamp solarnych, analiza materiałów sesyjnych, sprawy różne. Więc objazd zaczęliśmy tutaj od Urzędu Gminy w stronę Głuszyny, następnie ulicą Młyńską, Leśną, z powrotem do Głuszyny, Tułazy, i później z powrót drogą przez Głuszynę na Bigosy, Łękawki i później Bigosy, Jelenie, ulica Słoneczna do Jaźwin i z Jaźwin do Racławic za budynkami i z powrotem do Urzędu Gminy. Drogi zaopiniowane do realizacji po tym objeździe za dwie drogi, Racławice za budynkami 1400 metrów i Tułazy droga w Kluczu. Lampy solarne w Kuźnicy Grabowskiej, zakręt w stronę Czajkowa, a reszta w przyszłym roku, żeby było po prostu więcej. I to wszystko po zakończeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani przewodniczącej. Czy jakieś pytania państwo radni mają? Wobec tego proszę pana przewodniczącego Komisji Oświaty, pana Jacka Wabnika, o przedstawienie sprawozdania. Komisja Oświaty, Kultury i Bezpieczeństwa odbyła się 21 września.
Plan był taki, żeby na początku tu na miejscu zaopiniować wszystkie projekty uchwał na dzisiejszą sesję, co stało się pozytywnie, zaopiniowaliśmy. Przede wszystkim było nas 100% wszystkich radnych na komisji, czyli pięcioro, wszyscy obecni. Następnie wyjechaliśmy do szkół sprawdzić, jak są szkoły przygotowane do roku szkolnego 2020-2021. I stwierdziliśmy, że jest wszystko w szkołach w porządku. Mimo tej całej pandemii, która istnieje, szkoły są przygotowane do działalności. Głównie tu chodziło o właśnie wprowadzenie zajęć w szkołach, w których dzieci nie przychodzą z klas do klas, tylko nauczyciele chodzą do klas. Całkiem inaczej niż było do tej pory, gdy uczniowie zmierzali zawsze do klasopracowni. Teraz dla bezpieczeństwa jest to na odwrót. Przy wejściach każdej szkoły jest oczywiście punkt dezynfekcji rąk. Także w każdej szkole jedno pomieszczenie jest przygotowane na izolatkę dla ewentualnie chorych dzieci, więc uznajemy, że szkoły są przygotowane no, dobrze. Także nie powinno być problemów, jeśli chodzi o COVID. Tak? Później zakończyliśmy objazd i to było na tyle. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Czy jakieś pytania państwo radni mają? Nie widzę, wobec tego proszę o przedstawienie sprawozdania pana przewodniczącego Komisji Budżetowej, pana Sylwestra Godyna. Szanowni państwo, w dniu 18 września w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Gminy Kraszewice, na której zostały omówione zmiany w budżecie Gminy Kraszewice oraz uchwały na dzisiejszą sesję. Wszystkie uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie. Na drugą część komisji przybył pan marszałek Krzysztof Grabowski, ale o tej wizycie już mówił pan przewodniczący i pan burmistrz, ja nie będę się pobierał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania? Macie państwo radni do sprawozdania? Tam się mała pomyłka, pan przewodniczący powiedział 18, oczywiście 22. 22 września, tak, pan radny tutaj jest czujny. Dziękuję. Uchwał proponuje 10 minut przerwy na kawę. Zapraszam serdecznie tutaj w imieniu jubilatów i strony.
Projekt uchwały Rady Gminy Kraszewice z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kraszewice na 2020 rok. Podstawę prawną pozwolę tutaj sobie pominąć. Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje. Uchwale Rady Gminy Kraszewice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Kraszewice na 2020 rok zmienionej 16-krotnie wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 16 592 zł, w związku z czym paragraf 1. Ustęp 1. Otrzymuje brzmienie. Uchwala się dochody budżetu w łącznej kwocie 24 110 337 zł 64 grosze, z tego dochody bieżące w kwocie 21 646 570 zł 89 groszy i dochody majątkowe w kwocie 2 463 766 zł 75 groszy. Jest to zgodne z załącznikiem nr 1. Ustęp 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 16 592 zł, w związku z czym paragraf 1. Ustęp 3. otrzymuje brzmienie. Uchwala się wydatki budżetu łącznie w kwocie 25 420 337 zł 64 grosze, z tego wydatki bieżące w kwocie 20 187 678 zł 89 groszy i wydatki majątkowe w kwocie 5 232 1658 zł 75 groszy. Jest to zgodne z załącznikiem nr 2. Ustęp 3. Dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w wydatkach na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3. Ustęp 4. Zmienia się zapis paragrafy 1. Ustęp 5., który otrzymuje brzmienie. Uchwala się deficyt budżetowy w kwocie 1 310 000 zł, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł. Przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanej związanej ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 2477 zł. Przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania realizowanego z udziałem tych środków w wysokości 119 780 zł 44 grosze. Przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 700 tysięcy złotych i przychodami z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 487 742 zł 56 groszy. Ustęp 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji z budżetu gminy na 2020 rok poprzez zmniejszenie dotacji o kwotę 7 tysięcy złotych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, w związku z czym paragraf 1 ustęp 13 otrzymuje brzmienie. Uchwala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy w kwocie 844 906 zł, czyli dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 431 600 zł i dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 413 306 zł. Jest to zgodne z załącznikiem nr 4. Paragraf 2. Dokonuje się zmian w następujących załącznikach. W załączniku nr 1, nr 2, nr 4, nr 8, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały w poziomie środków gminy Kraszewice i paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie. Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy. Punkt 1. Zwiększa się dochody w dziale 400, rozdział 402, dostarczanie wody o kwotę 3600 zł. W paragrafie 0640 wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych zwiększa się o kwotę 3000 zł. Oraz w paragrafie 0690 wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 600 zł. Środki te przeznacza się na wydatki biorące w wyżej wymienionym rozdziale. Punkt 2. Zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 801.01, w paragraf 0960 o kwotę 4999 zł. W związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pod nazwą z dnią Nauka to Zabawa, Matematyka Super Sprawa w ramach programu grantowego M-Potęga, który będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Kraszewicach. Jednocześnie zwiększa się wydatki w wyżej wymienionym rozdziale o kwotę 4999 zł w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej na realizację danego projektu. Stosowne zmiany dokonano w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kraszewicach. Punkt 3. Zwiększa się dochody również w dziale 801, rozdział 801.01 o kwotę 7993 zł w związku z podpisaniem umowy na realizację drugiego projektu pod nazwą Matematyczna M-Potęga w Kraszewicach, również w ramach programu grantowego M-Potęga, który również będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Kraszewicach. I o tą kwotę też zwiększamy wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Kraszewicach.
Punkt czwarty przenosi się kwotę 7000 zł z rozdziału 801.04 przedszkola z wydatków przeznaczonych na dotację dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie na prowadzenie punktu przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej w Głuszynie z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 900 rozdział 901 gospodarka ściekowa i ochrona wód. Punkt piąty przenosi się kwotę 3000 zł z działu 900 rozdział 926 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami z przeznaczeniem na wydatki w dwóch działach. Dziale 900 rozdział 995 pozostała działalność. Zwiększenie o kwotę 2000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przeglądami placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Kraszewice. I dział 754 rozdział 754-95 pozostała działalność. Zwiększenie o kwotę 3000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą usług powiadamiania SMS o zagrożeniach na obszarze naszej gminy. I punkt 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniu kwot pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Czy państwo radni mają jakieś pytania, uwagi do przedstawionego projektu? Proszę. Nie widzę wobec tego. Proszę o głosowanie. Nie czekamy na wyniki. Stwierdzam, że Rada Gminy przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kraszewice na 2020 rok. Kolejny projekt uchwały dotyczy określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kraszewice na 2020-2021. Pan sekretarz przedstawił uchwałę. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Kraszewice w roku szkolnym 2020-2021. Podstawą prawną jest tutaj ustawa o samorządzie gminnym oraz artykuł 39a ustawy prawo oświatowe. Na tej podstawie Rada Gminy Kraszewice uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie Kraszewice w roku szkolnym 2020-2021 określa się na punkt pierwszy 4,90 zł za litr w przypadku benzyny, punkt 2 5 zł za litr w przypadku oleju napędowego i punkt 3 2,30 zł za litr w przypadku autogazu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kraszewice. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem, informowałem podczas obrad poszczególnych komisji Rady Gminy. Samorządy gminne co roku zobowiązane są do uchwalania stawek cen paliwa, które będą wykorzystywane w momencie obliczania zwrotu kosztów tym rodzicom, dzieci niepełnosprawnych, które swoje dzieci dowożą na własną rękę, własnym środkiem transportu. Wtedy pan wójt zawiązuje taką umowę z poszczególnymi rodzicami na podstawie tego algorytmu, który jest określony w ustawie. Obliczany jest wzrost tego kosztu, jest z czynników tego wzoru jest właśnie stawka za konkretną jednostkę paliwa. Projekt był omawiany na komisjach Rady Gminy. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Proszę o pytania. Nie ma, wobec tego proszę Państwa Radnych o głosowanie w sprawie tego projektu. Stwierdzam, że uchwały w sprawie określenia paliwa w gminie Kraszewice na rok szkolny 2020-2021 został przez Radę Gminy jednogłośnie przyjęty. Trzeci projekt uchwały dotyczy przystąpienia gminy Kraszewice do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Ktoś przedstawi nam ten projekt. Tak, szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Kraszewice do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą prawną jest tutaj artykuł 84 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Na tej podstawie Rada Gminy Kraszewice uchwala się następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Kraszewice przystępuje do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Rzeczypospolitej Polskiej w Siedlu w Poznaniu. Paragraf drugi. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa statut Związków Gmin Miejskich Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, który gmina Kraszewice zobowiązuje się przestrzegać oraz aktywnie uczestniczyć w działalności stowarzyszenia. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kraszewice i paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, tak jak też mówiłam o tym projekcie podczas obrad poszczególnych komisji, jest to uchwała, projekt w tej chwili jeszcze uchwały, w którym Państwo podejmujecie decyzję o przystąpieniu gminy Kraszewice jako jednostki samorządu terytorialnego do stowarzyszenia o randze ogólnopolskiej o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Rzesza Gminy Wiejskie i Miejsko-Wiejskie. Jest takim forum, na którym gminy wymieniają się informacjami, doświadczeniami, wspólnie wypracowują stanowiska w ważnych dla samorządów sprawach, dla ich mieszkańców sprawach. Jesteśmy już jako gmina Kraszewice członkiem kilku stowarzyszeń, natomiast to jest pierwsze, które ma zasięg ogólnopolski. Uważamy, że warto być w takim stowarzyszeniu, warto wiedzieć, co się dzieje w innych samorządach, nawet tych najbardziej odległych, i warto mówić jednym głosem w takich istotnych dla samorządach sprawach i wypracowywać wspólnie stanowiska. Oczywiście członkostwo w takim stowarzyszeniu, jak w każdym zresztą, niesie za sobą pewne skutki finansowe, o których również mówiłem. Nie są one pewnie tak dotkliwe, żeby naszej nie było na to stać, aby być członkiem tego stowarzyszenia. Tak jak mówiłem, składka członkowska tutaj wynosi 38 groszy od mieszkańca, co w skali roku kosztuje gminę 1372 zł. A jeżeli Państwo wyrazicie zgodę na przystąpienie gminy Kraszewice teraz do tego stowarzyszenia, to do końca roku z mojego opuszczenia wynika, że będziemy musieli zapłacić 343 zł i 17 groszy. Myślę, że zysk z tego, że będziemy członkiem tego stowarzyszenia, na pewno przewyższy ten koszt. Jeżeli będą jakieś pytania, to proszę. Bardzo proszę o pytania. Nie ma pytania, wobec tego proszę o głos. Stwierdzam, że projekt został przez Radę Gminy jednogłośnie przyjęty. Projekt dotyczy przystąpienia Gminy Kraszewice do stowarzyszenia nazwy Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejny, czwarty, ostatni projekt dotyczy przystąpienia Gminy Kraszewice do stowarzyszenia Gmin Powiatów Wielkopolskich. Też proszę Pana Sekretarza o przedstawienie projektu. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kraszewice do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Tutaj podstawą prawną, podobnie jak w poprzedniej uchwale, jest artykuł 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy. Na tej podstawie Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Kraszewice przystępuje do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Paragraf drugi, ustęp pierwszy. Do reprezentowania gminy Kraszewice w stowarzyszeniu ustanawia się wójta gminy Kraszewice. Ustęp drugi. Zastępcą reprezentanta gminy Kraszewice w stowarzyszeniu ustanawia się sekretarza gminy Kraszewice. Paragraf trzeci. Organizację zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa statut Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kraszewice. I paragraf piąty. Traci moc obowiązującą uchwała nr 2 łamane na 8. Łamane na 98 Rady Gminy Kraszewice z dnia 5 listopada 1998 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kraszewice do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, tak jak też to wcześniej objaśniałem, to nie jest uchwała, która zmienia istniejący stan rzeczy, ten status quo nie istnieje, to tak jak Państwo na pewno wiecie, gmina Kraszewice jest już członkiem Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich. Natomiast trzeba uporządkować
tą podstawę prawną, który, na podstawie której gmina Kraszewice jest członkiem tego stowarzyszenia. Tak jak tutaj w tej treści uchwały było napisane, konkretnie w paragrafie 5, z tego czasu, 5 listopada 1998 roku, Rada Gminy Kraszewice podjęła uchwałę wtedy jeszcze o przystąpieniu do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski. To był taki poprzedni Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wielkopolski. Wtedy, proszę Państwa, Państwo jako Rada Gmina delegowaliście do tego, jako reprezentanta gminy, Pana Zenobiusza Dorucha, który wtedy był radnym gminy Kraszewice. Dzisiaj wiemy, że Pana Zenobiusza Dorucha przecież radnych nie ma. Nie ma też zarządu gminy, o którym wtedy się, który wtedy jeszcze funkcjonował. Dzisiaj proponujemy, proszę Państwa, uregulowanie tego, tej uchwały poprzez unieważnienie, czy uchylenie tej, która wtedy była podjęta i podjęcie nowej, taka, która będzie odpowiednia do dzisiejszej sytuacji samorządowej. Wtedy nie było powiatów, dzisiaj jeszcze powiaty mamy, więc to stowarzyszenie to jest Stowarzyszenie Gmin Powiatów, wtedy było Stowarzyszenie Regionów i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili do reprezentowania Gminy Kraszewice w tym stowarzyszeniu ustanawia się wójta Gminy Kraszewice, czyli tutaj już nie ma jakby imiennie wskazanie kto, tylko zawsze będzie funkcyjnie wójt Gminy Kraszewice, a jego zastępca, jeżeli panu wójtowi kiedyś nie będzie mógł wziąć udziału w ważnym spotkaniu na forum tego stowarzyszenia, to wtedy jego zastępcą będzie też funkcyjnie, oczywiście nie zmieniali nazwiska, ale sekretarz gminy i myślę, że to na wiele lat reguluje ten stan prawny. Jeżeli już przy poprzedniej uchwale mówiłem o kosztach funkcjonowania Gminy Kraszewice w tym stowarzyszeniu, to i również one są tutaj, natomiast one też nie są bardzo dotkliwe. To jest 24 grosze na miesiąc od mieszkańca. W skali roku to jest 896 zł i 40 groszy. Myślę, że to jest koszt, który gmina spokojnie może pokryć i korzyści w tym stowarzyszeniu już są widoczne, bo dostajemy okresowo informacje, prośby o wspólne zajęcie stanowiska, prośby o zaopiniowania projektów aktów ustawowych czy w formie rozporządzeń i myślę, że warto po prostu w tym stowarzyszeniu być. Jeżeli będą jakieś pytania, to proszę. Dziękuję panu sekretarzowi. Czy jakieś pytania państwo prawnie mają? Widzę, że jest tego. To 24 grosze na rok to mieszkańca. Powiedziałem na miesiąc? Na mi się wydaje. A, przepraszam. Tak, właśnie z groszami to na rok. No, 64 to dobrze. Liczę, że to wyszło 64 na miesiąc. Pan Jan jest czujny. Proszę o głosowanie w sprawie, której mam wypowiedzieć. Pan Parak, ja bym na płacimy. To jest złotówka. Mamy wyniki głosowania. Stwierdzam, że uchwała w sprawie postąpienia Kraszewickiego Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wielkopolskiego przez Radę została jednogłośnie przyjęta. Zostały tam jeszcze, proszę Państwa, cztery. Jestem tu przy punkcie 8. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo. Czy Państwo radni macie jakieś interpelacje, proszę o zgłaszanie, zapytania? Nie widzę. Z tego punkt 9 już też mam ze sobą. Wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę. Proszę Panie radny. Ja zostałem zdecydowany niejako przez kilku mieszkańców ulicy Zasługały. Poinformować, poprosić pana wójta, czy nie można byłoby rozważyć, aby ulica Księdza Strugawy była ulicą jednokierunkową. Bo tam drzewa się pokrywają na jezdnię i jeżeli jedzie autobus jakieś dwa większe samochody, to już jest problem z mijaniem. Ja wiem, że to może być uciążliwe, bo to już wiadomo, że musiałby być kierunek od kościoła, z jest cmentarną, bo przecież pogrzeby nie pójdą pod prąd. Nie pojadą, mogą iść w koło. Proszę? Mogą iść w koło. Mogą iść w koło, no to będzie dłużej. Mówię, to jest tylko taka
ale możemy liczyć teraz, że... Prośba, rozważenie, nie to, że tam jakieś żądania czy coś, tylko czy można by to było ewentualnie przemyśleć. No a pozostałe mam przemiary wrócić do powiedzenia, tu mi się wydaje, że na zebraniu wiejskim, bo to będą się wiązały z budżetem, czy wnioski do budżetu, to nie tylko na zebraniach wiejskich, tak? To na razie. I jeszcze jakieś pytania Państwo macie, czy wolny głos? Proszę, Pani Radna. Mam takie pytanie formalne. Jako pierwsze sołectwo mamy spotkanie z Panem Wójtem, jak co roku. Czy będą kłęby? Czy ma Pan informacja? Przepraszam, nie skonsultowałam się z Panią konsultacją. Dziękuję bardzo. Są kłęby, jest też w internecie o terminach spotkań. Jeszcze zapomniałem jedną rzecz, tak można. Zostaliśmy wyposażeni w komputery, więc żeby być bardziej zorientowanym, co się dzieje w Radzie na poszczególnych komisjach, czy nie można byłoby przesłać założonych protokołów z komisji poszczególnym radnym i wtedy no, wiemy globalnie całościowo, co się dzieje. Tak tylko jednym kliknięciem i już jest. Także, jeżeli to byłoby możliwe, to bardzo bym prosił. Myślę, że to nie będzie żadnego problemu. Panie, dziękuję. Czy jeszcze jakieś... Proszę, proszę, mamy pana radnego powiatowego. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że jestem dzisiaj na dzisiejszej sesji, bo nie zdarza się to często z uwagi na pracę, ale w mojej możliwości oczywiście przybywam na tę sesję, a sprawy mieszkańców gminy Kraszewice są mi najbliższe. Chciałem tylko Państwa poinformować, że teraz do 30 września składane są wnioski do budżetu powiatu i tutaj prośba do Państwa radnych sołtysów, jeżeli takie wnioski Państwo macie, prosiłbym po prostu o kontakt z moją osobą, ewentualnie to, żebyśmy mogli coś jeszcze dopracować w formie do ostatniego dnia składania tych wniosków. Ja jestem otwarty na Państwa oczywiście wnioski, a jakieś szersze informacje na temat tego, co aktualnie dzieje się w powiecie. Mam tutaj Pana Wójta zgodę, no będę chciał się tutaj jak gdyby zjawić na większości zebrań sołeckich i też poszczególnym sołectwom przekazać informacje, co aktualnie dzieje się w powiecie, jakie inwestycje w szczególności tutaj gminą, na gminie Kraszewice się dzieją. Ja myślę, że Państwo jesteście bardzo dobrze poinformowani ze strony Pana Wójta, ta współpraca się na chwilę obecną układa naprawdę bardzo dobrze ze starostwem. Jest kilka takich wniosków, które i tematów, które chcielibyśmy poruszyć, jest kilka nowych pomysłów. Z racji tego, że jestem, mogą Państwo mi ewentualnie zadać jakieś pytanie lub prośbę mam do Państwa, aby skontaktowali się Państwo ze mną i jakieś wnioski do budżetu być może razem jeszcze w tych ostatnich dniach wypracujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Radnemu. Czy są jakieś pytania? Nie ma. Wobec tego nie wiem, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. Wobec tego... Dziękuję radnie. Proszę.